Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się pytaniem, które zadał jeden widz. Krystian pytał się o rocznik tego radyjka. Niestety Diora nie nakleiła ani w środku, ani w komorze baterii żadnych numerków seryjnych z datą. Jedyny numer seryjny w tym odbiorniku możemy zobaczyć u dołu. Nad klapką od baterii. On jest wytopiony w plastiku. Niestety nie ma roku, ale z oględzin płytki PCB możemy się dowiedzieć, w którym roku został laminat wyprodukowany i został zlutowany, można powiedzieć. Tak więc jeszcze na chwilę otworzymy to radyjko, namierzymy datę na płytce i zweryfikujemy rok, w którym to radyjko zostało zbudowane. Rozkręcam radyjko, tego nie będę już pokazywał na filmie, bo to już widzieliście. I zaglądamy do środka i szukamy miesiąca i daty. Zaraz wracamy. Jak widzicie, radyjko już otwarte. Jeszcze raz sprawdzamy. Na tylnej obudowie nie ma żadnej naklejki z datą. Jest jedynie numer obudowy. Wewnątrz również nie ma żadnego papierka z datą i numerem seryjnym. Tak więc szukamy na laminacie, aby się upewnić. Na pewno są to lata 90, 90, 91 rok, ale zobaczymy, może gdzieś trafimy dokładną datę na płytce. Wtedy będziemy pewni. Oczywiście układ Sony japoński. CXA 1019. No, coś jest do góry pod anteną. Może z tej strony będzie łatwiej dojść. Jest data. Numer płytki oraz data płytki. Listopad 1990 rok. Tak więc mamy datę. Więc na pytanie użytkownika Krystiana, który pytał, którego roku jest to radyjko, więc śmiało można powiedzieć, że są to przełom lat 1990, 1991, drugi. Prawdopodobnie w tych latach Diora produkowała te odbiorniki z podwójnym zakresem UKF. Jeszcze raz rzut okiem na datę. Tutaj jest widoczna. Od góry ją bardzo ładnie widać. Dla osób, które by zadały pytanie, sprawdź w komorze baterii, proszę. W komorze baterii nie ma numeru seryjnego z żadnej ze stron. Jedynie są naszkicowane wzory baterii, jak je należy założyć. Więc jedyną datą jest data na płytce. Listopad 1990. Tak więc skręcamy radyjko i wracamy do podsumowania. Podsumowanie. Tak jak już szukaliśmy w tym filmie datę, żeby odpowiedzieć na pytanie jednego z użytkowników, produkcja tego egzemplarza nastąpiła w listopadzie 1990 roku. Jego numer seryjny, tak jak to już pokazywałem, jest na dolnej części 007813. No i radyjko działa do dzisiaj. Oh.
Tak więc pozdrawiam, do usłyszenia, hej.